Hej, cześć, siemanko ludzie, z tej strony Kapio i to jest kolejny materiał z FIFA 18 na moim kanale. Słuchajcie, ja wiem, że FIFA 18 praktycznie wymiera, jednak teraz rozpieszcza nas tymi swoimi promocjami, że wrzuciło wszystkie możliwe karty, jakie się pojawiły, do paczek. No i nawet do mnie się to szczęście uśmiechnęło. Robiłem sobie ostatnie dwa wyzwania o ważne mecze. Pierwsze paczki w ogóle tam nie było ekranów, nie było nic ciekawego, wartościowego, ale te dwie, no w sumie trzy ostatnie paczki, jeszcze ta złota paczka za 5000, ale wiadomo, że w paczce za 5000 nic nie trafiłem. No bo kto coś jeszcze trafia, przepraszam bardzo, w FIFA, w złotej paczce za 5000, ale te dwie paczki to naprawdę było coś niesamowitego. Jeden zawodnik, którego jestem naprawdę zadowolony, bo lubiłem jego zwykłą wersję, teraz dostałem jego ulepszoną. Nie powiem jaką, za chwilę zobaczycie. Pokażę wam oczywiście składy, jakie zrobiłem do tego SBC oraz paczki, moją reakcję, bo nagrywałem akurat z kamerką, dzięki Bogu odpaliłem, bo nie wiedziałem, czy coś będę miał, czy nie. No ale to była chyba dobra decyzja, więc zapraszam was już do oglądania. Zrobię sobie ten skład. Ruska damy tak. I jeszcze tak. I zobaczcie. O, to był dobry pomysł. I teraz tylko znaleźć jeszcze tego typka z Dwight Cups albo tego Seattle. Idealnie. Wręcz idę, kurczę, alnie. Nie chciałem prawego obrońcy, ale jak jest, no to biorę. Tu już to obojętnie kto. No i wyzwanie ukończone najtańszym kosztem. Zresztą to też jest najgorsza drużyna. Nie wiem, Rose. Źle! Rose tam potrzebują wyra! No trudno. Dobra, zwykła złota paczka. Otwieram ją teraz, bo mogę w niej zawsze trafić zawodnika, który będzie potrzebny do SBC. No jest jakiś rare, czyli coś tam do 82, jakby było, to by było spoko. 79, no nie ma i niestety nic się nie przyda. I teraz tak, potrzebuję dwóch grajków. O Jezu, z Bayernu. A to jest tanie gówno. Znaczy, to nie jest właśnie tanie gówno. Dobra, Wagnera nikt nie chciał. To będzie łatwiej, bo mogę kupić jakiegoś pod overall. Ale jeszcze jednego tak czy siak z Bayernu potrzebuję. Świetnie. Wiecie, czemu najpierw kupuję ten Bayernu, bo PSG jest o wiele tańsze. O wiele, o wiele, o wiele tańsze. Dobra, tu mam Bayern załatwiony. Teraz wracamy do Ligę. A no tak, złotego to każdy znajdzie, nie? Tylko, że zawodnik to musi być PSG. I nie, jak robiłem na drugim koncie, no właśnie. Ale za mało overall, to jest problem. Za mało jeszcze overall. To musi być jakiś Rabiot albo Ben Arfa. Albo Trap. To fajnie mi będzie połączyć. A w sumie dajcie tego kurzawa. Niestety boję się o ten overall, dlatego zrobię na sucho. Żeby mniej więcej wiedział, jakie overale muszą być. Nie wiem, 40 tysięcy, no ale może, no mam nadzieję, no nie mogę mówić, że może. Ma mi się zwrócić, to jasnych cholery. Ma mi się zwrócić i tyle. Dobra. No to mamy. Ważne mecze ukończone, paczka rzadkich zawodników to tfu. Otworzę, to jest chyba paczka za 50 tysięcy, ta paczka rzadkich zawodników. Złota paczka zawodników premium, w niej są tylko zawodnicy. O właśnie, złotych zawodników, dobra. Najpierw zacznijmy od złotej paczki zawodników premium. Potem zobaczymy. Ej, Man of the Match! Nie, Halloween! Jaka karta? Bartra! Ona będzie dużo warta, przecież... Przecież one są ulepszone. O, cholera, Mark Bartra, moi drodzy. Oho. Oho. Ej, ile on musi być dużo warty teraz.
No nie ma bata. Czy nie? 21 750. Ale dobra, zwróć mi się to. Zróbmy tyle i powinien pójść. Oczywiście resztę dzwoników zabieram. Ej, ale to jest dobry traf. Dobra. Czy to SBC mi się chyba zwróciło, ale teraz zobaczymy następna paczka. To najlepsza za 50 tysięcy. O, Team of the... Nie, Team of the Season! Rodrigo! Jeszcze dabujący Rodrigo! O mój Boże! O mój Boże, przecież są wszystkie karty do trafienia teraz. Rodrigo, Team of the Season. Na początku myślałem, że to jest Team of the Group Stage. I jeszcze Wulkut Wants to Watch. A, najlepsza paczka, jaką miałem. Team Wulkut Wants to Watch. Co się dzieje? Ile kosztuje Rodrigo? Ja bym go chętnie przetestował. 100 tysięcy A kurde, zrobiliście mi. No niby 190 tysięcy, ale tam ktoś. No 113, 90, 90 tysięcy na pewno. Na pewno 90 tysięcy. Ile Walcott? Ja cię pierdzielę. No Walcott nie, już wiadomo, ale 16,5 tysiąca, ale. Wow, jak się opłacały te ważne mecze. Przecież to mi się związało. To mi się zwróciło z nawiązką. What the fuck? Co za paczka? Co za obydwie paczki? Bartrę sprzedałem. Dajcie mi jakąś paczkę promocyjną. Złota paczka, jest paczka za 15 tysięcy. Kurde, ale mnie nie stać. Szczerze, otworzę paczkę za 15 tysięcy. Jak Bartra się sprzeda.